tradycyjny teatr lalkowy z Węgier. Witesz Laszlo razem z nami. Laszlo razem z nami. Dzień dobry. Witej z Laszlo. Witej z Laszlo. Węgierski nie jest wcale taki łatwy, jak myślałam. Chciałabym porozmawiać o tradycji lalkowej na Węgrzech, ponieważ ona jest bardzo bogata i bardzo długa. Jak rozpoczęła się pana praca z teatrem lalkowym? Hogyan kezdődik játszani ebben a színházban? Vitéz László, magyar bábhagyomány, kb. 200 éves. Tá tradícia postaci Vitéza László má na Węgrzech już 200 lat. Kemény Henrik, egy nagyon nagy mester, aki 3 éve halt meg. Én tőle kaptam meg azt a impulzust, ami miatt én ezt játszom. Więc to, że pan się zajął w ogóle tego rodzaju teatrem, to jest zasługa pana Henryka Kemeinia, który był największym mistrzem tego rodzaju teatru na Węgrzech. Zmarł niestety 3 lata temu, ale on jak gdyby dał panu impuls do takiej pracy. Jakiego rodzaju impuls? Czy to było osobiste spotkanie, praca z tym artystą? To było tak, i spotkanie prywatne, jak gdyby takie osobiste, i również praca lalkarska. Inkább kerestem azokat a formákat, amik igazán izgalmasak a báb színházban, és ez a vásárjáték az, tehát ez kikerülhetetlen egy báb színésznek, hogy ezt meg ne próbálja. Panu zależało na tym, żeby właśnie poznać tę tradycję, ten sposób grania, który miał właśnie tę tradycję na Węgrzech, kiedy na różnego rodzaju jarmarkach odbywały się właśnie takie spektakle. A czy pan pochodzi z rodziny lalkarskiej? Igen, igen. Csak szűz vagyok teljesen, tehát ez az első. Aha, czyli nie ma pan takich tradycji domowych, że tak powiem. W családomban nincs ilyen hagyomány. A aktualnie jak to wygląda na Węgrzech? Czy te grupy Teatru Ludowego Jarmarcznego, czy one jeszcze funkcjonują, czy pan jest jednym z nielicznych, którzy trzymają te tradycje? Ez egy fontos hagyomány. Az a jó, hogyha minél több fiatal is megismerkedik, mint játékos vele. Nie, nie, to jest tradycja, więc jest więcej takich teatrów. Ty Színház von, és mit mindig... Én ezen dolgozom, hogy minél többen megismerik, és játszák, kipróbálják. Więc pan spotyka się z lalkarzami i stara się, żeby ta tradycja się rozwijała i żeby młodzi się interesowali tym rodzajem teatru. Ale prowadzi pan warsztaty? To są warsztaty dla młodych twórców? Kurs. Aha, workshop. Czyli kursy. Workshop, takie powiedziałam. Warsztaty. Tak, można powiedzieć, że warsztaty. Myślałam, że nie, że to tylko takie prywatne. A proszę powiedzieć, jaka jest zasada funkcjonowania tego tradycyjnego teatru mistrza Henryka Kemeina, tak? Tak. Te dwie postaci, które są jakby klasyczne już w tym momencie. Czyli to jest tak, że to są takie... forma jest tradycyjna, zupełnie. Natomiast pan jako osoba, która animuje, prawda, daje też jak gdyby swoją osobowość tutaj w takiej sztuce, ale najważniejsza jest tradycja. Tutaj bardziej zadając sobie pytanie, miałam na myśli typ charakterów tych postaci. Aha. Jeżeli chodzi o te tradycje del arte, osiż lehet mondani, hogy Guignol, Pulcinello, Guignol. Tak, ale jest też w tym taki rys tradycyjny węgierski, to znaczy, że jak gdyby puls całego przedstawienia jest taki specyficzny dla Węgier. Właśnie, to jest ciekawe, bo ja widziałam fragment spektaklu i tam były postacie diabłów. Czy to jakby to jest postać z tradycji ludowej węgierskiej wzięta? Właśnie akurat postać diabła i ona się powtarza też jakby w innych produkcjach, spektaklach? Pan czytał tylko o tym, że takie postaci też się gdzie indziej pojawiają, ale on sam, chociaż ogląda wiele spektakli z całego świata, nie widział diabłów w takim przedstawieniu. Natomiast tu jest tak, że ta tradycja Witejza Laszlo polega na tym, że jest jak gdyby taki świat ludzki, który się dzieje w karczmie, prawda? To życie się toczy i jest ten inny świat, ten świat, w którym egzystują właśnie diabły i jak gdyby rolą Witejza Michaja jest to, żeby te światy się ze sobą ułożyły, prawda?
To teraz może dwa słowa na temat scenografii. Czy pan sam odpowiada za przygotowanie lalek? Czy ma pan twórców, autorów, którzy z panem współpracują? I kto odpowiada za te konkretne lalki tutaj przy tym spektaklu, który widzieliśmy, czyli przy spektaklu tradycyjnym tutaj? Scenografię zrobił pan Giulio Majoros i ta scenografia jest bardzo w charakterze tego, co robił Henryk Kemmein. To jest czyli mistrz. Czyli mistrz. Mhm. Ale czy pan też jako lalkarz uczył się sztuki robienia lalek? Czy to jakby to nie jest związane w ogóle z tradycją lalkarską, żeby aktor jednocześnie sam wykonywał lalki? Raczej nie, nie. Sam lalek nie robi. Szeretnék beszélni a Kovács Ildikóról. Okej. Okay. Mhm. Okay. No to teraz bardziej tak turystycznie. Mhm. Jak się panu podoba Warszawa? Ich chodzę te cydworszu. Köszönöm szépen, a fesztivált nézem, és nagyon sokat kapok tőle. Nagyon jó itt lenni és látni az előadásokat. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Warszawa bardzo mi się podoba i bardzo dużo skorzystałem z tego festiwalu. Obejrzałem mnóstwo przedstawień, które mi się bardzo podobały. To które najbardziej do tej pory? Mien Serin te Legi Obwold. Legi Rdgesze az előadás. Grips Theater von Berlin. Érdekes volt ez a Szent Peterburgi színház. Nagyon kíváncsi vagyok a Tomás, ez a krakói pantomim színháznak az előadására. Panu się bardzo podobał właśnie ten teatr z Niemiec, berliński, tak. Poza tym ciekawy jego zdaniem był bardzo teatr z Petersburga. I jeszcze ciekawy, Pantomim Voltu, nie? Tomaszewski. Tomaszewski, Mikro Kosmos. Nagyon kíváncsi vagyok. Jeszcze nie widział tego, ale chciał wybierać. A czy coś się pana jako lalkarza zaskoczyło w spektaklach tych, które wykorzystywały lalki? Formy, lalkarza. Igen, forma. Tak, tak, tak. Nagyon érdekesen dolgoztak a színészek a német színházba. És nagyon jó volt a téma, nagyon jó volt a történet is, amit nagyon érdekesen módoltak meg. Ale pan ciągle wraca do tego Gripsu, że tam w tym teatrze, w tym przedstawieniu bardzo był ciekawie pokazany temat i ciekawie grali aktorzy, ciekawie ten temat podali, że tak powiem. Pytam o to dlatego, że ja też jestem lalkarzem i patrzę przez pryzmat lalkarza na to, co się dzieje na festiwalu. Aha. Dlatego też pana jako lalkarza pytam o to. To też obok jest jak gdyby odpowiedź, ale pan mówi, że tutaj najważniejsze jest to, że nie jest najważniejsze to, że się pracuje w ogóle w teatrze lalkowym, tylko że w ogóle pracuje się w teatrze, prawda? Że tutaj trzeba mieć tę otwartość, tę ciekawość życia. So thank you very much. Enjoy Warsaw and I hope that you will come next time to Korczak Festival. Thank you very much.